Jak tworzyć wideo na YouTubie, aby osiągnęło wymarzone rankingi, wyświetlenia, lajki, komentarze. Pokażę Tobie swój film, który osiągnął całkiem dobre wyniki i opowiem też o mojej strategii na najbliższe miesiące. Także widzisz główny pulpit mojego kanału YouTube. Przejdę teraz do YouTube Studio. Możesz zobaczyć ostatnie moje wideo. To był taki short, zupełnie spontaniczny. Siedziałem sobie w samochodzie, czekałem na żonę. Także tutaj postanowiłem coś takiego wrzucić i możesz też zobaczyć na takim przykładzie, że czasami filmy niezwiązane z tym, co robisz na swoim kanale, pokazujące jakby Ciebie w bardziej naturalny sposób, też się sprawdzają. Możesz zobaczyć, ten filmik ma 305 wyświetleń. Co do rankingu, uzyskał drugą pozycję na moim kanale, jeżeli chodzi o shorty. Także no, czasami warto coś takiego po prostu zrobić, dając algorytmowi znak, że publikujesz. Przejdę teraz w zakładkę statystyki. Masz tutaj pełen obraz, jeżeli chodzi o ostatnie 28 dni na moim kanale. To, co zmieniłem od lutego, zastanawiając się na tym, jaka jest moja strategia rozwoju mojego kanału, postanowiłem iść za trendem i nie walić głową w mur, ponieważ doba ma tylko 24 godziny. Każdy z nas ma tutaj jakieś obowiązki. Czas, który spędzam na publikowanie materiałów czy też nagrywanie treści, troszeczkę się zmienił. Osiągnąłem taki swój cel, o którym zawsze marzyłem. Chcę pomagać młodym przedsiębiorcom, chcę pomagać firmom w opracowaniu strategii marketingowej, w opracowaniu pierwszej reklamy dla nich. Także to jest jakby dla mnie główny cel i to też się po prostu spełniło. Mam mniej czasu na nagrywanie, mam 49 subskrypcji, o 31 więcej niż w poprzednich 28 dniach. Czas oglądania w godzinach wzrósł o 155 godzin i jak można zobaczyć, mam 4400 wyświetleń, o 2500 więcej niż zwykle. To też trzeba tutaj jasno powiedzieć, że jest to zasługą shortów, które działają w sposób organiczny. YouTube był ostatni z tych takich platform, które wprowadził krótki content wideo. Pierwszy oczywiście był TikTok, zanim poszedł Facebook, Instagram. Mam nadzieję, że to wymieniam w odpowiedniej kolejności. I teraz YouTube'owi też zależy na tym, aby promować organicznie te krótkie materiały. I to jest jakby taki dodatkowy bonus, ponieważ YouTube pomaga dotrzeć do nowych twórców poprzez specjalne algorytmy, dać YouTube'owi jak najwięcej informacji, czego dotyczy ten krótki materiał. Natomiast YouTube promuje go w sposób organiczny, wyrzucając jakby ten po prostu materiał. W zakładce treści tutaj jest zaznaczone z automatu właśnie format shorts i możesz zobaczyć, prawie połowa to są shorty. Wyświetlenia na karcie 5800 wyświetleń, oceny pozytywne 59 i plus 4 subskrybentów, także to może być też dodatkowy sygnał, jeśli nie uzyskałaś, ani nie uzyskałeś tego wymarzonego 1000 subskrypcji na swoim kanale, może zastanowić się właśnie nad tworzeniem takiego krótszego kontentu. Dzięki temu też zdobędziesz przychylność swoich widzów, jeśli ten materiał będzie interesujący i trafi w gusta Twoich odbiorców. Jeżeli chodzi o dłuższe filmy, tutaj możesz w zakładce wyświetlenia też zauważyć, że jest o 1000 więcej niż w poprzednim miesiącu. Wyświetlenia miniatur tu już jest 20600. Współczynnik klikalności 8,4% i średni czas oglądania moich filmów przez ostatni miesiąc to jest 5 minut i 56 sekund. Jeżeli zmienię tutaj teraz statystyki na ostatnie 90 dni, to możesz mieć tutaj już bardziej pełny obraz tego, w jaki sposób zmieniła się moja taktyka. Co 2 tygodnie wrzucić jeden dłuższy format. Możesz tutaj też zaobserwować fajne liczby wyświetleń, jest wzrost o 103%, wyświetlenia miniatur jest wzrost o 57%, współczynnik klikalności jest 7,8% i średni czas oglądania 5,2%. Format shorts, no to możesz zobaczyć, tutaj właśnie zaczęły się pojawiać od lutego. Moja taktyka jest taka, że wyrzucając shorty opowiadam o tym, co już nagrałem i również zapowiadam, co pojawi się na kanale w następnym filmie albo też co planuję nagrać. Możesz zobaczyć, że przez ostatnie 90 dni przybyło 12 subskrybentów, ale jeżeli zmienimy to przez 28 plus 4. Także sam format short
też działa. Jeżeli zmienimy tutaj na główne filmy, może zobaczyć, że przez 90 dni przybyło 104 subskrybentów, o 70% więcej. Tą statystykę już widziałeś, subskrybenci przez ostatnie 28 dni, to jest plus 49. Ten kanał uzyskuje większy organiczny zasięg dzięki właśnie tym krótszym formatom shorts. Tutaj możesz zobaczyć, jeżeli przejdziemy na przegląd główny w statystykach, przez ostatnie 28 dni ten materiał dotyczący jak zrobić reklamę na Facebooku w 2023 roku uzyskał wręcz rewelacyjne dla mnie wyniki. Przejdę teraz tutaj do tego materiału. Ten film nagrałem około 2 miesięcy temu. Dokładnie premiera odbyła się 26 lutego. I możesz zobaczyć, że przez 2 miesiące uzyskałem 31 subskrypcji tylko i wyłącznie na tym materiale. Organicznego wyszukiwania ten film uzyskuje 77%. Ten film zdobył prawie 200 godzin oglądalności i to jest tylko początkowe 2 miesiące. Pokażę Tobie podobne filmy, które nagrałem w zeszłym roku. Tutaj mam film, jak zrobić reklamę na Facebooku, który powstał w 2022 roku, oraz podobny materiał, jak zrobić reklamę w wyszukiwarce Google, też w 2020 roku. Te filmy powstały około rok temu, także ten film dotyczący Facebooka z poprzedniego roku uzyskał 35 subskrypcji przez cały rok. Ten mój materiał, który nagrałem 2 miesiące temu, uzyskał 31 subskrypcji przez prawie 60 dni, także możesz tutaj zobaczyć tą dynamikę wzrostów i to jest, że tak powiem, bardzo, bardzo dobre. Przestawić się, nastawić się wręcz na to, żeby nagrywać materiały takie, jakie interesują Twoich odbiorców. W tym przypadku jasnym sygnałem dla mnie jest to, że moi widzowie, moi odbiorcy interesują się, jak zrobić reklamę na Facebooku. Także będzie powstawało tutaj więcej materiałów na ten temat. Patrząc na statystyki właśnie filmu dotyczące reklamy w wyszukiwarce Google, możesz zobaczyć, że ten film przez rok zdobył 81 subskrypcji, 4000 wyświetleń, 400 godzin oglądania przez cały rok. Także patrząc statystycznie, wystarczyłoby tylko 10 takich poradników i magiczna liczba 4000 godzin oglądania oraz 1000 subskrypcji mogłaby być, że tak powiem, uzyskana tylko i wyłącznie na tych 10 filmach. Nie jest to wcale takie proste, trzeba włożyć dużo pracy, dużo zaangażowania, ale też przede wszystkim przestawić się na to, aby tworzyć filmy, które są wyszukiwane przez Twoich użytkowników, filmy, które chcą oglądać Twoich użytkownicy i które dają im po prostu wartość, przynoszą odpowiedzi na jakieś pytania, na jakieś wątpliwości. Przez ten właśnie film zdobyłem kilka konsultacji, zdobyłem 2 klientów, będę pomagał w tworzeniu reklam. Zaczynam jakby wchodzić w bardziej tą konkretną interakcję, na której mi oczywiście zależy. Poświęć temu czas, zastanów się, analizuj to, co się dzieje na Twoim kanale, a zobaczysz, że zaobserwujesz pewne trendy, zaobserwujesz pewne zmiany, pewne rzeczy, pewne materiały, które są mniej popularne, które są bardziej popularne. Skup się na tym, analizuj to wszystko i zobaczysz, że przyniesie to w dłuższym okresie czasu, w dłuższej perspektywie na pewno to przyniesie zamierzone przez Ciebie efekty, czego oczywiście z całego serca Tobie życzę. To wszystko na dzisiaj. Jeśli Ci się podobał ten materiał, jeśli Tobie pomógł, oszczędził czas, napisz proszę w komentarzu, jaka jest Twoja strategia, co do tej pory robiłeś, czy analizowałeś swoje statystyki. Także życzę powodzenia i zobaczymy się już w następnym materiale. Do zobaczenia. Cześć.